Drodzy rodacy, szanowni państwo. Kończący się rok 2021 postawił przed nami wiele trudnych wyzwań. Był to już kolejny rok naszych zmagań z pandemią koronawirusa, która wpłynęła na naszą codzienność i zmieniła nasze przyzwyczajenia, ale przede wszystkim pozbawiła wielu Polaków zdrowia, a co gorsza, także i życia. Pragnę wyrazić moje głębokie współczucie wszystkim, którzy z powodu pandemii stracili swoich bliskich. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach Europy, wciąż dochodzi do nowych zakażeń. Nadal też wiele osób trafia do szpitali. Z całego serca dziękuję tysiącom lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy również w tej chwili walczą o zdrowie i życie wielu naszych rodaków. Dziękuję za Państwa olbrzymi wysiłek i poświęcenie. Równocześnie chciałbym kolejny raz ponowić mój apel do każdego, kto jeszcze tego nie zrobił. Szczepmy się. Państwo polskie zapewniło szczepionki każdemu, kto chce skorzystać z tej możliwości. Każdy może zaszczepić się pierwszą, drugą, a teraz i trzecią dawką przypominającą: skorzystajmy z tej najlepszej możliwości ochrony życia i zdrowia swojego, ale także i innych. To od nas zależy, jak szybko pokonamy pandemię. Szanowni Państwo, Pandemia koronawirusa to także olbrzymie wyzwanie dla naszej gospodarki. Dzięki dobrym decyzjom i szybkim działaniom udało nam się obronić miejsca pracy. Bezrobocie jest w naszym kraju najniższe od wielu lat. Polska gospodarka powróciła na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Kontynuujemy wielkie inwestycje infrastrukturalne to dobre informacje. Jednak długotrwałe skutki pandemii to także rosnąca inflacja. Cały świat zmaga się dziś z niespotykanym od wielu lat wzrostem cen. To także jedno z głównych zmartwień polskich rodzin. Dlatego podpisałem ustawę, która obniżyła akcyzę na prąd i paliwa i oczekuję od rządu i parlamentu podejmowania kolejnych działań, które skutecznie będą chronić portfele Polaków. Szanowni Państwo, w mijającym roku Polska stała się celem ataku hybrydowego sterowanego przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji, a także, a może przede wszystkim, dzięki poświęceniu tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych służb, w tym strażaków, zdaliśmy egzamin jako państwo i jako obywatele pokazaliśmy naszą determinację w obronie naszej granicy z Białorusią i udowodniliśmy że potrafimy skutecznie zadbać o nasze bezpieczeństwo ale także i o bezpieczeństwo europejskiej wspólnoty jesteśmy dumni z naszych funkcjonariuszy i żołnierzy którzy dowiedli jak wielkim zobowiązaniem jest dla nich noszenie polskiego munduru pamiętajmy że również w tę noc sylwestrową wielu z nich strzeże naszych granic Sprawy naszego bezpieczeństwa wiążą się ściśle z bezpieczeństwem krajów naszego regionu i całej Europy. Osobiście rozmawiałem w ostatnich tygodniach z wieloma światowymi przywódcami. Zawsze spotykałem się z całkowitym zrozumieniem i pełnym uznaniem dla naszych działań. Polska jest wiarygodnym partnerem w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim. Drodzy rodacy, Szanowni Państwo! Nadchodzący rok 2022 z pewnością też będzie pełen wyzwań. Głęboko wierzę jednak w to, że sobie z nimi poradzimy, bo jako Polska i Polacy nieraz udowadnialiśmy, że potrafimy przezwyciężyć nawet największe problemy. Chcę w tym wyjątkowym dniu złożyć Państwu z głębi serca płynące życzenia, byśmy niezależnie od różnic poglądów i spraw, które nas dzielą, a także głębokich emocji, które często nam towarzyszą, potrafili ze sobą rozmawiać, podać sobie rękę, uśmiechnąć się do siebie nawzajem. Bądźmy dla siebie życzliwi i wyrozumiali. Pamiętajmy, że to, co nas Polaków łączy, jest mocniejsze i trwalsze niż to, co nas dzieli. Wszystkim Państwu życzę szczęśliwego nowego roku. Z pełną świadomością, proszę Państwa, danym jest wypowiedzieć te słowa. Witam Państwa niezwykle serdecznie i zapraszam na ostatni program publicystyczny.